byłam po dyżurze. Mąż nas obudził tak gdzieś po godzinie pierwszej. I budziliśmy wszystkich sąsiadów po drodze, jak się tylko dało. No i niestety mąż leciał na górę, drzwi były otwarte i zaczęło się cała akcja. Także ja połowy nie pamiętam, bo po prostu byłam w za dużym stresie, martwiłam się i o teściową, i o dziecko, o sąsiadkę z małymi dziećmi.